Witam Was bardzo serdecznie w szóstym epizodzie z Ultimate Team. Dzisiaj rozegramy sobie kolejny mecz ligowy. Dzisiaj ostatni raz bez trybun, ponieważ nagrałem sobie ten materiał wcześniej. Dlatego teraz jeszcze nie jestem w stanie zaprezentować Wam gry z trybunami. No ale od następnego epizodu już obiecuję, że trybuny wrócą. No dobra, tak więc szukajmy sobie oczywiście przeciwnika w składzie. Nic się nie zmieniło, cały czas gramy tą samą drużyną. Jeszcze jakieś zmiany nie planuję, ponieważ gra się nimi przyzwoicie. Jesteśmy w stanie jak najbardziej w tej trzeciej lidze powalczyć z taką drużyną bez jakichś większych problemów. Tutaj nasz przeciwnik miał problemy, czy na pewno zaakceptować ten czarny strój, ale w końcu się zgodził. Budują swój skład na podstawie reprezentacji Francji, zdecydowanie to widać. Między innymi Giroud w ataku, do którego trzeba będzie szczególnie zwrócić uwagę. Plus Rufier na bramce na pewno mocno będzie przeszkadzał. Tutaj dziwna trochę sytuacja. Arbiter podyktował rzut karny do końca, nie wiem za co. No ale skoro taka sytuacja się zdarzyła, to oczywiście no nie wypada jej nie wykorzystać. Tak więc prowadzimy 1-0 już w piątej minucie po bramce Ryana Giggsa. Tak więc waliczek pozwala nam idealnie rozpocząć ten mecz. Oczywiście jeszcze powtórka, której nie mogło zabraknąć. No i przenosimy się teraz do minuty 12, kiedy to atakujemy skrzydłem. Giggs dośrodkowanie do Pieniara. Ten uderzy, no ale bramkarz broni. No to 22 rzut rożny tuż obok bramki. Minuta 40. Giroud zagrywa do Sisse. Sisse świetne podanie górne do Bodmera. Bodmer bardzo ładny strzał. No i 1-1. Tak więc ponownie będzie trzeba strzelić tę bramkę, aby powalczyć o kolejne 3 punkty i zapewnić sobie już awans do kolejnej ligi. Naprawdę bardzo ładny strzał Bodmera, tak w ogóle. Świetne podanie. Szczęsny nie miał nic do powiedzenia w takiej sytuacji. Oczywiście nasz przeciwnik również podobała mu się ta bramka, tak więc powtórki będą do końca, jak to było możliwe. No i doliczony czas gry. Minuta 45 z minutami. Sisse, uderzenie. No i niestety przegrywamy 1-2. Tak więc zabójcza końcówka pierwszej połowy naszego przeciwnika. No i niestety teraz już nie tylko musimy strzelić jedną bramkę, ale dwie, aby zdobyć aż tylko te trzy pierwsze punkty. No i minuta 56, dośrodkowanie, no i spore zamieszanie. Uderzenie, no czterech piłkarzy mocno się zderzyło, to jeszcze jakiś piłkarz ze Francji nabity, ale szczęsny broni i w tej sytuacji nic się już nie wydarzyło. To minuta 63 i Ryan Giggs zdobywa bramkę z rzutu wolnego, również sporo szczęścia. No ale tak jak już mówiłem to w odcinku poprzednim, nie da się wygrać meczu bez jakiegoś farta. No dobra, tak więc zobaczymy sobie powtórkę oczywiście. Giggs tutaj świetnie uderzył, piłka trafia w jednego z piłkarzy z murku, no i Rufier trochę się nie popisał, no i mamy 2-2. No i to 77, Borini zagrywa świetnie piłkę do Freya. Frey sam na sam z bramkarzem. Frey, on takich sytuacji nie zwykł marnować. No i mamy 3-2, tak więc teraz my prowadzimy i my dyktujemy warunki. No i co, wiesz, oczywiście nasz przeciwnik zrobił w międzyczasie zmiany, aż 3. Tak więc, no, widać, że chyba jednak ma trochę lepszy zespół, ponieważ ja sobie za bardzo nie mogę pozwolić na tyle zmian. Okej, okay. No i co, w tym spotkaniu nic się już nie zmieniło, tak więc wygraliśmy 3-2 i kolejne 3 punkty lądują na nasze klubowe konto. Tutaj trochę formacja się zmieniła, niż jak to wyglądało w rzeczywistości, no ale większego problemu nie ma, chociaż okej, okay, no to 14 punktów zapewniają mistrzostwo, plus awans do trzeciej ligi. Tak więc dodatkowe końce trafiają na nasz budżet monet. I to co, w takim razie w tym odcinku też będzie na tyle. Tak więc bardzo dziękuję Wam za obejrzenie i do usłyszenia do następnego odcinka już chyba w środę. Tak więc, no to na tyle. Do usłyszenia do 18:45. Cześć.